W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Dzisiaj będę mówić o celu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Niech będzie wywyższone imię Jezusa Chrystusa. Celem pierwszego mesjanistycznego przyjścia Jezusa Chrystusa w uniżeniu było odkupienie ludzkości. Celem drugiego eschatologicznego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa w glorii będzie urzeczywistnienie owoców odkupienia, czyli będzie zbawienie ludzkości. Hebrajczyków Jana 3:16-17. Jana rozdział 3, werset 16-17. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Więc tutaj jest mowa, że Pan Bóg tak umiłował świat, że Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym, posłał na świat, aby wszyscy przezeń byli zbawieni, ci, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa. I Jezus nie został posłany na świat, by potępił świat, ale by zbawił świat. Jezus jest tym odkupicielem, więc pierwszym celem przyjścia Jezusa było odkupienie świata. Celem pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa. A celem drugiego eschatologicznego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa było zbawienie ludzkości. Hebrajczyków, rozdział 9, werset 27-28. A jak postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Więc pierwszy raz Chrystus przyszedł, żeby ludzi odkupić, a drugi raz przyjdzie, żeby ludzi zbawić. I to przyjdzie w całej chwale Bożej, w chwale Boga Ojca, chwale swojej i chwale aniołów. Jaki cel przyjścia Pana Jezusa Chrystusa po raz drugi w odniesieniu do sprawiedliwych? No to jest zmartwychwstanie sprawiedliwych. Pierwszy Tesaloniczan, Pierwszy Tesaloniczan 4:13-16. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Chrystusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Więc widzimy, że zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi, będą mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Więc celem Pana Jezusa Chrystusa jest powołanie, jest spowodowanie zmartwychwstania tych ludzi, którzy umarli w Jezusie Chrystusie. Pierwszy Koryntian 15:51-55.
Oto ogłaszam wam tajemnicę, nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby, zabrzmi bowiem trąba, umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, żeby to, co zniszczalne, przeodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeodziało się w nieśmiertelność. A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Więc tutaj mowa jest, że nastąpi pierwsze zmartwychwstanie tych pobożnych, a my, ci, którzy doczekają żywi przyjścia Jezusa, ci będą odmienieni. Jana 11, 24-25. Jana, rozdział 11, werset 24-25. Rzekła Marta do niego: wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania, mowa o jej bracie, dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Więc Pan Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. Więc choćby ktoś umarł, a w Jezusa wierzy, to będzie miał życie. Będzie miał żywot wieczny, bo Pan Jezus spowoduje pierwsze zmartwychwstanie, że zmartwychwstanie On w pierwszym zmartwychwstaniu ludzi. Jana 11, 24, 25. To właśnie omówiliśmy. Apokalipsa 20, werset 6. Apokalipsa 20, werset 6. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i 1000 lat z nimi będą królować. Więc Jezus Chrystus spowoduje, że święci i błogosławieni będą mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu. To jest celem drugiego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. I spowodowanie, że będą kapłanami Boga i Chrystusa i że będą królować z Nim 1000 lat w niebie. Drugim celem, innym celem przyjścia Pana Jezusa po raz drugi jest przemienienie sprawiedliwych żyjących. 1 Koryntian, rozdział 15, werset 51-52. Oto ogłaszam wam tajemnicę, nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby, zabrzmi bowiem trąba, umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Więc nasze ciało będzie uwielbione na głos Jezusa Chrystusa. Gdy Pan Jezus przyjdzie po raz drugi, nasze ciała będą odmienione, to znaczy ciała tych, którzy żywo doczekają się przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Filipian, rozdział 3, werset 20-21. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie, stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciała poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała,
tą potęgą, jaką może on także wszystko, co jest sobie podporządkować. Więc Pan Jezus przyjdzie z nieba, bo Go oczekujemy jako Zbawcy i On przemieni nasze ciała na ciała podobne bo Jezusowi. Będą to ciała uwielbione. To jest celem drugiego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Przemienienie sprawiedliwych żyjących. Nie tylko ciało, ale i charakter zostanie przemieniony. 1 Jana 3:2. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Więc my będziemy podobni do Jezusa Chrystusa charakterem i wyglądem. My będziemy mieć ciało chwalebne. To jest celem przyjścia drugiego Pana Jezusa Chrystusa, przemienienie naszych ciał. Rzymian, rozdział 8, werset 29. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodny między wielu braćmi. Więc my będziemy przemienieni na wzór Jezusa Chrystusa. Będziemy tacy jak Jezus Chrystus, podobni do Niego. Mateusza 17:2. I tam przemienił się wobec nich, mowa o Jezusie, twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie się stało białe jak światło. Jezus się przemienił, Jego ciało stało się białe jak słońce, pełne chwały. Więc Jezus tym bardziej potrafi przemienić nasze ciała w uwielbione. Łukasz 17:2. Łukasza, rozdział 17, werset 2. Byłoby lepiej. Łukasz 9:2-28. Łukasz, rozdział 9. Werset 28-32. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. I w jakieś 8 dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim, byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jeruzalemie. Więc Jezus na górze się przemienił, ciało było jego uwielbione i tak samo Mojżesz i Eliasz zostali, ciała ich były uwielbione. Więc jak podobnie i my zostaniemy przemienieni przez Jezusa Chrystusa, ciała nasze będą uwielbione. Następnym celem przyjścia drugiego Pana Jezusa Chrystusa jest zabranie wszystkich sprawiedliwych do nieba. 1
Tesaloniczan 4:17. Pierwszy Tesaloniczan 4:17. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Więc zabranie wszystkich sprawiedliwych do nieba nastąpi. Jana 14:3. Jana, rozdział 14, werset 3. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Jezus nam gwarantuje, że jeżeli odejdzie, to przygotuje nam miejsce w niebie i potem powróci i zabierze nas do nieba. To jest celem drugiego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Jan 17:24. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Tu Jezus mówi, że chce, pragnie, aby święci, aby ci, którzy wyznają Jezusa Chrystusa, byli tam, gdzie Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest teraz w niebie, więc Jezus Chrystus, więc będziemy w niebie. Jezus Chrystus nas zabierze do nieba. Jaki jest cel Pana Jezusa Chrystusa, gdy po raz drugi przyjdzie w odniesieniu do niesprawiedliwych? Nastąpi zniweczenie niesprawiedliwych. Drugi Tesaloniczan 1, rozdział 1, werset 6-10. Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi. Więc Bóg odpłaci uciskiem tym, którzy uciskają świętych. W płomiennym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Jako karę poniosą oni wieczną zagładę stala od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego. Więc tutaj w płomiennym ogniu wymierzy karę, czyli spuści ogień z nieba i pochłonie tych bezbożnych. I oni będą oddaleni od oblicza Boga, czyli będą zniweczeni, niesprawiedliwi. Izajasz 26, werset 20-21. Idź, mój ludu, wejdź do swoich komnat i zamknij drzwi za sobą. Skryj się na małą chwilę, aż gniew przeminie, bo oto Jahwe wychodzi ze swojego miejsca, by karać niegodziwość mieszkańców ziemi. Wtedy ziemia ukaże krew, którą nasiąkła i pomordowanych kryć dłużej nie będzie. Więc tutaj Bóg odpłaca niegodziwym. Izajasz 66, werset. Izajasz 66, werset 15-17.
Bo oto Jahwe przybywa w ogniu, a jego rydwany pędzą jak burza, by zaspokoić swój gniew pożogą i groźby swoje płomieniami ognia. Bo Jahwe dokona sądu przez ogień i mieczem swym ukaże wszelkie ciało, tak iż wielu będzie pobitych przez Jahwe. Więc Jahwe ukaże ogniem, czyli będzie to zniweczenie tych niesprawiedliwych. Jeremiasz 25, 31, 33. Jeremiasz 25, 31, 33. Dochodzi wrzawa aż do krańców ziemi, albowiem Jahwe prowadzi spór z narodami, pozywa przed sąd wszystko ciało, występnych oddaje na pastwę miecza, wyrocznie Jahwe. To mówi Jahwe zastępów. Oto nieszczęścia ogarnia naród po narodzie i zrywa się wielka burza z krańców ziemi. Zabici Jahwe będą w tym dniu od krańca do krańca ziemi. Nikt nie będzie ich opłakiwał, ani zbierał, ani grzebał. Pozostaną jako nawóz na powierzchni ziemi. To się stanie pod koniec świata, gdy przyjdzie Pan Jezus. Z tymi niesprawiedliwymi zostaną oni zabici i będą czekać 1000 lat na zmartwychwstanie. A pobożni będą wzięci do nieba przez Pana Jezusa Chrystusa. Co się stanie z Antychrystem? Jaki jest cel przyjścia Pana Jezusa Chrystusa odnośnie do Antychrysta? Zostanie on zniweczony przez Jezusa Chrystusa. Drugi Tesaloniczan. Drugi Tesaloniczan, rozdział 2, werset 8. Wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci samym objawieniem swego przyjścia. No jaki znikomy jest ten Antychryst, a jaka jest moc Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus zgładzi tchnieniem Antychrysta i samym przyjściem na ziemię Antychryst zostanie zniweczony, a samym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa na ziemię. Jaki jest cel przyjścia drugiego Pana Jezusa Chrystusa w odniesieniu do ziemi i szatana? Nastąpi spustoszenie ziemi. Jeremiasz, werset, rozdział 4, werset 23-27. Spojrzałem na ziemię, oto zupełny bezład, na niebo nie ma jego światła. Spojrzałem na góry, oto drżą, wszystkie wzgórza się chwieją. Spojrzałem, oto nie ma ludzi, uciekły wszystkie ptaki przestworzy. Nie ma ani ludzi, ziemia jest zniszczona. Spojrzałem, oto ziemia urodzajna stała się pustynią. Wszystkie miasta uległy zniszczeniu. Przed Jahwe wobec jego palącego gniewu. To powiem, mówi Jahwe. Cały kraj będzie spustoszony, ale zagłady nie dopełnia. Więc tu będzie spustoszenie ziemi, gdy przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Izajasz 24:1. Izajasz 24:1. Oto Jahwe pustoszy ziemię, niszczy ją i przewraca jej powierzchnię, a mieszkańców jej rozprasza. Więc ziemia zostanie spustoszona. No co jest celem jeszcze przyjścia drugiego Pana Jezusa Chrystusa? Uwięzienie szatana. Apokalipsa 20, werset 1 do 3.
Potem ujrzałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od czeluści i wielki łańcuch w ręce i pochwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat i wtrącił do czeluści i zamknął go i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż 1000 lat się dopełni. Więc anioł chwycił tego szatana i zostawił go w czeluści. Z czeluścią będzie ziemia zniszczona, spustoszona. Co to znaczy, że został szatan uwięziony na tej ziemi, która jest czeluścią, która jest zniszczona? To znaczy, że nie będzie miał kogo zwodzić. Dlaczego? Pobożni będą zabrani, porwani do nieba przez Pana Jezusa Chrystusa, gdy Pan Jezus przyjdzie, a bezbożni będą w niebie oczekiwać na drugie zmartwychwstanie. Więc szatan nie będzie miał kogo zwodzić, więc będzie zamknięty, będzie ograniczony, bo on, celem szatana jest zwodzenie ludzi. I on będzie rozmyślał, co uczynił. Izajasz 24, 21, 22. Nastąpi w dzień, iż Jahwe skaże wojsko niebieskie tam w górze i królów ziemskich tu na dole, zostaną zabrani, uwięzieni w lochu, będą zamknięci w więzieniu, a po wielu latach będą ukarani. Więc tutaj jest pokazane, jaki koniec czeka szatana. Uwięzienie, a potem ukaranie. Więc wobec tych faktów potrzeba jest wielka nawrócenia ludzkości. 2 Piotra, rozdział 3, werset 10-14. Kto bowiem chce... Nie, 2 Piotra, werset 3, 10-14. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy w ogniu się rozsypią, a ziemia i dzieła na nich zostaną znalezione, czyli znikną, spłoną. Czyli to będzie zniszczenie ziemi. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakim winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Więc musimy dbać o to, żebyśmy byli święci i żebyśmy byli pobożni. Gdy oczekujecie i staracie się przysposobić przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i ziemi nowej, w której będzie mieszkać sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby on was zastał bez plamy i skazy w pokoju.